kawaleria. Skąd fenomen, estyma otaczająca kawalerię? Cheval, czyli koń. Chevalier, kawaler, kawalerzysta. I stąd ta wyjątkowość legendy kawalerii. Ta legenda kawalerii to również jest to wszystko, co ich otaczało. To o nich śpiewano ballady, pisano poematy. Średniowiecze i późniejsze wieki są pełne tych legend, a później łańskich piosenek. Nie masz pana nad łanę, a nad lance nie masz broni. To za nimi płakały dziewczyny i tuliły ich dzieci. Podoficerowie mieli swoją kantynę, gdzie można było również nie tylko zjeść, ale dokonywać różnych zakupów. Natomiast panowie oficerowie spotykali się w kasynie. Tam były nie tylko posiłki, ale tam były również wszelkiego rodzaju uroczystości. A na przykład w dniach takich jak święto pułkowe w ujeżdżalni pojawiały się stoły na kozłach. I tu odbywał się tak zwany obiad żołnierski, gdzie i dowódcy, i ich podkomendni siadali do wspólnego stołu i jedli uroczysty obiad. Oczywiście jak uroczystości były już zbyt huczne i nie mieściły się w budynku kasyna, na przykład w momencie, kiedy był to bal na święto pułkowe, wtedy na taki bal musiał być wynajęty cały hotel bazar. Dzielnica, która była dzielnicą ekskluzywną, musiała posiadać przestrzenie, dziś byśmy powiedzieli, rekreacyjne. Zapewniającą rozrywkę, pozostawiano całe pasy zieleni, przy których zaczęły się pojawiać ogródki rozrywki. Tak to się wtedy mówiło. Tam były sale eventowe, restauracje, cukiernie, kawiarnie, z czasem nawet kinoteatry, a kino właśnie zaczynało być modne. Najpiękniejszym parkiem, który był tutaj w najbliższej okolicy, to dzisiejszy Park Wilsona. Park, który wręcz zyskał status parku botanicznego, w którym również dla uciechy stworzono palmiarnię. To cały czas spuścizna po tym urbanistycznym myśleniu zapewnienia człowiekowi wszystkiego, co mu jest tak naprawdę do dobrego życia potrzebne.